Witajcie w Silk Ceramikę. Jesteśmy na targach Cersaie w Bolonii. I dzisiaj w skrócie, w wielkim skrócie chciałem zaprezentować nasze nowe produkty. Jednym z nowych produktów jest Statuario i Calacatta. Są to płyty wielkoformatowe, dostępne w wymiarze 1 m na 3 m oraz 1 m na 1 m o grubości 5,5 mm. A skoro już jesteśmy tutaj w tej sali, przypomnę kolekcje, które są dostępne już od jakiegoś czasu, czyli tak jak za mną kolekcja Wood Strips, kolekcja, która jest dostępna w 5 kolorach, imitująca industrialne drewno, tak jak widać za mną kolor czarny. Mamy też kolor biały i tak jak widzimy tutaj z drugiej strony dwa kolejne kolory, czyli odcień szarego, jak i w kolorze brązowym. Breccia to kolejna propozycja, która już jest od roku na rynku. Jest to kolekcja, która imituje w Polsce tak powiedzmy bardzo popularne lastryko. Natomiast to, co można powiedzieć, że przez ten rok zaobserwowałem, że bardzo podoba się właśnie efekt tego industrialnego drewna architektom w Polsce. Oraz podczas tych targów wielką uwagę właśnie przykuły nasze wielkoformatowe płyty gresowe, w Polsce nazywane spiekami kwarcowymi, z kolekcji iMarmi, czyli Calacatta i Statuario. Z kolejnych nowości, jakie zobaczymy, mamy też oczywiście kolekcję Biston, która oprócz tego, że jest dostępna w wersji standardowej płytki 60x60 oraz 30x60 wersji rektyfikowanej, plus dekoracje, mozaiki. Mozaiki, jak widzicie, o grubości 5,5 mm. Gdyż produkt ten, oprócz tego, że jest dostępny w formie płytki normalnej o grubości 10 mm, jest też dostępny w formacie 1 m na 3 m, 1 m na 1 m, 50 na 150 cm o grubości 5,5 mm. Czyli tak jak mamy tutaj całą kolekcję Biston i jeden z kolorów Biston właśnie tutaj na ścianie. Czyli tak jak mówiłem, kolekcja jest dostępna. Aha, przepraszam. Jeszcze nowym formatem, nowym wymiarem jest 50 na 100, który został wprowadzony w tym roku. Na poprzednich targach Cersaie były stąd dostępne tylko trzy formaty, 1 m na 3, 1 m na 1 m i 50 na 150 cm. Natomiast firma w tym roku jak gdyby wzbogaca też swoją kolekcję o rozmiar 50 na 100 cm. Kolejną kolekcją, jaką prezentuje Silk Ceramikę na targach w Bolonii, jest kolekcja Detroit. Detroit jest imitacją cementu, dostępny w formacie 80x80, o brzegach rektyfikowanych. Będzie to kolekcja dostępna w 3 kolorach, czyli taką mamy tutaj. Jeden kolor, drugi kolor i trzeci kolor. Z czego od naszych targów, dzisiaj jest trzeci dzień targów, z czego najbardziej kolorem, który najbardziej się podoba, jest kolor Concrete. Kolejne kolory, czyli Chalk i Clay. Czyli tak jak widzimy, format 80x80, 10 mm w grubości i 3 kolory. I Metalli jest już kolekcją znaną, ponieważ kolekcja I Metalli trafiła do katalogu Sila między jednymi a drugimi targami. Tutaj mamy już ją w końcu zaprezentowaną w całej swojej okazałości, czyli mamy płyty o wymiarze 1 m na 3 m, 1 m na 1 m, 50 na 150 i 50 na 100 cm oraz
kolekcja i metali jest też dostępna w formacie płytki tradycyjnej, czyli o wymiarze 80x80, rektyfikowanej i grubości 10 mm. Tutaj, jak widzicie, jest też pokazana obudowana donica z kwiatami właśnie przy wykorzystaniu i metali o grubości 5,5 mm. Zobaczcie, jak ładnie można to wykończyć. Płyta ścięta na 45 stopni. Nasze produkty o grubości 5,5 mm można stosować też w miejscach użyteczności publicznej. Więc są to produkty, mimo swojej, że mają zaledwie 5,5 mm, są bardzo wytrzymałe. Gordes jest kolejną kolekcją. Jest to płytka tradycyjna, natomiast jest dostępna w wielu formatach. 60x60, 15x60, 20x20 i 15x15 o grubości 10 mm. Plus do tego dekoracje. Kolejną nową kolekcją prezentowaną podczas tegorocznych targów CSI jest kolekcja D-Wood. Kolekcja D-Wood to taka idea wieloformatowego drewna dostępnego w wymiarach 20x120, 30x120, 10x52 o grubości 10 mm. I startujemy od kolorów typu natural, czyli imitacji drewna naturalnego. Tak widzicie, powierzchnia jest lekko rustykalna, aby odzwierciedlić jak najbardziej efekt drewna. W tym projekcie D-Wood mamy też dodatkowo tego typu wzory. Out, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem, jeżeli chodzi o rynek polski, zwłaszcza kolor czarny w wersji Lapato. Są to wszystko produkty rektyfikowane, wykonane w gresie. Wytrzymałość powierzchni PEI-5, czyli najwyższy stopień odporności powierzchni na ścieralność. W ogóle wszystkie gresy, włącznie z płytami wielkoformatowymi, tak zwanymi spiekami kwarcowymi, posiadają najwyższy stopień odporności na ścieralność PEI-5. Oznacza to, że można te produkty montować w sklepach, bankach, w marketach, czyli powiedzmy sobie w tych sklepach marketowych, jak najbardziej. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o wytrzymałość powierzchni. Nature to kolejna propozycja, która jest w katalogu już od jakiegoś czasu. Jest to produkt, który jest troszeczkę bardziej, powiedzmy sobie, drewnem rustykalnym, więc odbiega znacznie swoimi barwami, jak i, że tak powiem, defektami drewna, którego Out nie ma, a Nature ma. Nature natomiast nie jest dostępny w wersji Lapato, jest dostępny w wersji tylko naturalnej, w dwóch wymiarach, 20x120 i 30x120. Shabby style, czyli efekt takiego drewna vintage, bardzo zużytego. Dostępny jest w dwóch wykończeniach powierzchni, czyli powierzchnia naturalna, gładka, jak i powierzchnia antypoślizgowa R11. Teraz możecie zobaczyć, że praktycznie kolorystyką się nie różni, to oczywiście jest innych, to są inne kolory. Natomiast jest to płytka, która ma powierzchnię antypoślizgową. I produkt ten jest dostępny w formacie 16,5 na 100 o grubości 10 mm, 20 na 160, czyli tak jak tutaj mamy, przepraszam, ten, i z boku 26,5 na 160. Kolekcja City Life jest płytką
jest dresem barwionym w masie o grubości 10 mm i dostępna w wymiarach 75x75, czyli tak jak tutaj mamy, 37,5x75 i 18,5x75.